pałacie jubileum, zwłaszcza tak piękne 80-lecia, na pewno jest okazją do refleksji, do wspomnień, ale myślę, że najbardziej do podziękowań. Uczynimy to słowami dobrze nam znanego poety, księdza Jana Twardowskiego, który w jednym ze swoich wierszy napisał słowa: za serce płaci się sercem, za miłość miłością, za uśmiech uśmiechem, a za dobroć dobrocią. Myślę, że tego serca, tego uśmiechu, dobroci i miłości przez 46 lat pobytu w Jurkowie nikomu nie szczęciłeś. Mało tego, dzieliłeś się tymi wielkimi darami bardzo obficie ze wszystkimi, nie tylko na terenie parafii, ale i poza nią. I dlatego dzisiaj my wszyscy ze szczerego serca pragniemy Ci właśnie tym odpłacać uśmiechem, życzliwością, dobrocią, miłością. Dziękując, pragniemy Ci życzyć na dalsze lata i kapłańskiego życia, i życia w ogóle, tego co najważniejsze, zdrowia, abyś po najdłuższe lata mógł nam tutaj jeszcze służyć. Życzymy Ci szczęścia. Czym to szczęście jest, tak naprawdę nikt do końca nie określił i chyba nie zdoła tego uczynić. Życzymy Ci nadal tego pięknego, owocnego pobytu i służby w naszej parafii. Aby to wszystko mogło się realizować, potrzebne jest błogosławieństwo Boże. Jak mówi Pismo Święte, niechaj Cię zawsze Bóg błogosławi szczerze. Niechaj zawsze nad Tobą rozpromienia swoje oblicze. A Maryja, patronka naszej parafii, w tym szczególnym tytule nieustającej pomocy, której jesteś tak wielkim czcicielem, niechaj nieustannie otacza Cię płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Tego z całego serca dziękując, życzymy na dalsze lata wspólnego pobytu i służby naszej parafii. Szczęść Boże. Panie Boże, zapłać. No i na ręce Wasze, całej Rady Parafialnej, dziękuję. Let's go.
dobiega końca kolejna godzina uczty eucharystycznej, o której właśnie była mowa w Ewangelii. A ta uczta eucharystyczna ciągle trwa. To nie jest tak, że nabożeństwo, msza święta się skończyła i idźcie swoją drogą. Oczywiście iść trzeba w pokoju, bo msza święta, o której słyszeliśmy dzisiaj na początku naszego spotkania eucharystycznego, to jest uczta niebiańska, która ciągle trwa i będzie trwać, a zakończy się, nie zakończy się, ona będzie wiecznie trwać, prawda, tam, po tamtej stronie. Zatem kolejną godzinę uczty eucharystycznej, którą my dzisiaj przeżyli, a tych godzin w ciągu tych, jeżeli już mówimy o tych metryce nieubłaganej, no to było tych godzin eucharystycznych, zwłaszcza w tych 46 latach w tym Jurkowie, sporo. Była melodia o taka radosna jak dzisiaj, z muzyką były melodie takie odświąteczne, liturgiczne, były czasem, bo i takie też potrzebne. Odnucie nieco na niższym tonie, na pół tona, prawda, a były też i chwile w uczcie eucharystycznej pełne milczenia. Za te wszystkie msze święta, których no, na pewno nie jestem w stanie policzyć, ileśmy tutaj tych godzin liturgicznych wspólnie przeżyli, za te wszystkie z dzisiejszą, która jest takim dopełnieniem tych naszych spotkań liturgicznych, najpierw Panu Bogu, no i oczywiście Matce Najświętszej, Świętemu Józefowi, no i także przechodzić litanie wszystkich świętych do braciszka Alojzego Kosiby włącznie. Więc za te wszystkie godziny naszych spotkań liturgicznych i przeżyć wspólnych w tej rodzinie parafialnej Panu Bogu, Matce Najświętszej Świętych niech będzie chwała, a Wam, drodzy bracia i siostry Chrystusie, na ręce księdza proboszcza za te wszystkie jego gesty, których coraz to więcej i coraz to bogatsze, coraz piękniejsze, no i przy tym radosne. Więc za to wszystko też wszystkim Wam na ręce księdza proboszcza słowo serdeczne, Bóg zapłać. A gdy tam czasem ktoś może ma jakieś mniej przyjemne uczucia czy wspomnienia, to za to Was przepraszam i tych, którzy czasem tam też mieli swoje zdanie, nie zawsze by się z nimi zgadzali, to też podajmy sobie ręce, przekażmy sobie znak pokoju. Bóg zapłać i proszę do końca, jeżeli mogę prosić, pozwólcie tutaj, póki jako tako będę sprawny tutaj być, jeżeli coś nadzwyczajnego nie wypadnie, to o pośmiertne przebywanie z Wami na księdza proboszcza i Was serdecznie proszę, a w kaplicy na plebanii, naszej plebańskiej świątyni jest tam świeca z Lourdes, która jeszcze nie była zapalana. Proszę ją zapalić, jak moja świeca życia zgaśnie. Bóg zapłać. Za wszystko szczęść Boże, Bóg zapłać. Na ręce księdza proboszcza i księdza katechety, który jest najbliższym sąsiadem, więc najbliższym sąsiadowi szczęść Boże i Bóg zapłać.